Siema, siema, Motorozwa TV. Dzisiaj nagrywamy silniczek do TZR-ki. TZR-ka ma 140 tysięcy kilometrów przebiegu. Jakbyście chcieli, a w sumie to może nagramy, bo nie wiem jak to się czasowo wszystko rozbije, ale jakbyście chcieli, żeby nagrać film, jak ona chodzi po tym remoncie naszym, no to zapraszamy, można komentować jak najbardziej, nawet trzeba komentować, komentujcie. Generalnie klient zrobił, tak jak wspomniałem przed chwilą, to nie jest żart, 140 tysięcy kilometrów tą Yamaha TZR. Ktoś tam mu robił w międzyczasie remont, on był zdruzgotany, nie chciał mu chodzić ten motorek, gdzieś tam mu się zacięła skrzynia chyba, tak? Czy głównie to padła po prostu, nie? Tak, padła skrzynia, ktoś ząbki, to wcześniej, które się urwały, tak, po ktoś to wcześniej, no ale to dziwnie trochę wyglądało, bo ktoś mu powiedział, że kartery trzeba wymienić, bo nie są wyosiowane, czy coś takiego, jakieś tam... No, że się skrzynia nie zgrywa. No, jakieś tam bajki, ktoś mu tam opowiadał jakichś różnych bajek. No i my tutaj generalnie już klient tam chciał zamawiać kartery z oryginału za 3000 zł chyba, nie? Jakoś? My tutaj rozebraliśmy ten silnik, no i posprawdzaliśmy wszystko. Zamówiliśmy skrzynię z Top Racinga. Może powiem, co wymieniliśmy w tym silniku. A Kasper, to możesz sobie już tam nie społawiać, nie? Wał już mamy tutaj włożony z jednej strony. Jest pomasmarowane kleje Dirko. Akurat my tu używamy Dirko. Masą uszczelniającą Dirko na serwisie. Top Racing, takie przyłożenia, to jest taki zestaw przyłożeń. No i co, wleciały wszystkie łożyska, również skrzyni z NTN oraz z Koyo według specyfikacji. Dalej mamy tak, łożysko srebrzone z Stage 6. W motocyklu już siedzi większy cylinder Malossi i dodatkowo większy cylinder Malossi, wał Stop Racinga taki wzmocniony. Wał oczywiście, jak wiedzieliśmy, to był krzywy z tego silnika, musieliśmy go poddać prostowaniu. Prostowanie robiliśmy u nas na serwisie, to takie rzeczy robimy na bieżąco. Przed każdym składaniem mamy procedurę, w której tam między innymi sprawdzamy wał korbowy, czy jest prosty. Wymieniliśmy także komplet uszczelniaczy. Nie wiem, czy złapie ostrość, złapało. Taki symbol. Wszystkie te części, które tutaj prezentuję, możecie kupić u nas przy zamówieniu, najlepiej mailowym lub telefonicznym. Dodatkowo dedykowany zestaw uszczelek. Pamiętajcie, jeżeli macie cylindry jakieś markowe typu Malossi, Polini, Athena i tak dalej, zawsze stosujcie dedykowany zestaw uszczelek do danego cylindra. No z tego względu, że producenci takich marek specjalnie robią tak, żebyście nie dopasowali innych uszczelek. A nawet jak dopasujecie, to gdzieś tam jakieś różnice są i to potem w eksploatacji niesie ze sobą różne negatywne raczej konsekwencje. No i co, taki zestaw uszczeleczek mamy. Mamy również taki tani zestaw uszczelek, uniwersalny. No dosyć dobrze nam się sprawdza. Taki sprawdzony zestaw, tutaj komplet takich uszczelek na cały silnik. Wiadomo, że tam połowę z tych uszczelek nie użyjemy, bo użyjemy tutaj z tego zestawu tych do Malossi. No i co, kurczę, jeszcze możemy powiedzieć tutaj o tych częściach? Chyba wszystko, nie? Nic więcej generalnie po weryfikacji nie będziemy wymieniali, tak? Czyli te rzeczy, które są tutaj, które tutaj pokazałem, będziemy wymieniali. No reszta niby była niedawno robiona w tamtym serwisie i wyglądają dobrze. Tak, a reszta części po weryfikacji wyszło, że są dobre, więc nie będziemy tych części wymieniali. Kasper tutaj właśnie montuje teraz taki klucz do montażu specjalistyczny. No i co? No i przystąpimy do montażu tego silniczka. W sumie silniczek chyba masz wszystkie części. Już będziesz składał dzisiaj, nie? Tak, tak, tak. No dzisiaj planuję, żeby skończony już był. I co? Dzisiaj może... Nie, do ramy to nie zdążysz wsadzić pewnie. Wiesz, jak będzie się dobrze składać, to wsadzę. Pytanie też, czy dużo ludzi będzie. No i jedziemy.
Wracamy po krótkiej przerwie. Wracamy po długiej przerwie. No krótko. Może ona dzwoni. No słucham cię, Wysiu. Nie ma żartów. A, no to dobra, no. Zamknięty. No dobra, to pogadam z Matem. No ale myślę, że spoko, no. No dobrze. Kurde, ząb mi się ułamał w ogóle, czaisz? Teraz? Nie, kiedy? Zaraz jedynka chowię. Biura, no. Kurwa, stary, ja po środku pomiędzy zębami mam, kurwa, też... No taką szparę. Chyba zjadłem te zęba, no ja nie wiem kiedy. Kurwa, nagle się patrzy... No kurwa, coś mi się ugruszyło. Dobra, zbastujmy z tymi kurwami, bo nagrywa się cały czas. No i co? No i silniczek mamy złożony, no. Nie bolało to w ogóle. Czy no, dostał tylko jeden strzał młotkiem. Oczywiście gumowym, bo nie było jakimś młotkiem. Pokaż może, żeby nie było. Żeby nie było, że metalowym ładowałem. Nawet wałek ten od skrzyni, nie? Nie, no tak, ale nie, wszystko się fajnie złożyło. Jakiś bieg mamy wbity, najprawdopodobniej drugi albo pierwszy, bo ciężko jest. Chodzi. Wałek chodzi tak, to, że jak składacie to zobaczcie, tak, wał się obraca bez żadnych oporów, totalnie. No teraz ma opór, bo ma uszczelniacze są nowe, no. Ale to no taki opór to jest nowy. Tak. Kiedyś jak rozebrałem, miałem taki silnik, znaczy no miałem taką dealerkę, no to po takim mechaniku, to akurat go znałem. No i sytuacja była taka, że podczas tego jak rozkręciłem po prostu śruby, ogólnie skuter się zatarł, nie? I tam w ogóle piszczało łożysko wału i tak dalej, i tak dalej. No i finalnie się skończyło tak, że jak go rozpoławiałem i rozkręciłem śruby, nawet klucza nie musiałem używać do rozpoławiania, bo się sam rozszedł. Tak, takie było naprężenie. Coś grubo, na grubo poleciał. No też to warto przy demontażu silnika sobie wszystko tam rozdzielać, tak jak Kacper ma w takich woreczkach strunowych. No dzięki temu... No i gwinty zawsze warto oczyścić przed... No i co, tutaj składamy ten silniczek na ile newtów? 12 my też to skręcamy? Nie, 10. Na 10 newtów. 10, no, 10 standardowo. No tak, jak ta serwisówki tak piszą, 10, 11, nie? No jest tam 10 newtów plus minus właśnie 2. Newt. Tak. A, ja pamiętam jak kiedyś, no tutaj wiedzę, że ważne żeby nie skręcić. Ważne żeby nie skręcić tego na różne. Różne jedną tak, jedną tak. Tak, bo wtedy są właśnie różne naprężenia to raz. A dwa, te śrubki się mogą odkręcać. Jak jest wszystko równo skręcone, to nic nie pręży, wszystko jest równo i na pewno się nic nie rozkręci. No często jest z głowicami, że klienci tam gdzieś albo mechanicy dokręcają to na oko. No i jest tak, że na przykład po pewnym czasie się to rozkręci. Więc to jest, że tak powiem, to no, kluczowe. Nie? Zgadzam się. No i co? Mamy klucz dynamotryczny. No i jedziemy, nie? Cyk, cyk, pyk, pyk. Gorzej jak takie grizzly się skręca, to trzeba najlepiej właśnie we dwóch. A, jeden trzyma, drugi dokręca się śruby. Tam są duże te... Pamiętam Polarice, pamiętasz jak kiedyś dokręcaliśmy? To dwóch się trzymało. Dwóch się trzymało silnika, a ja dokręcałem. Dwie osoby muszą być, no. Tu są na szczęście, albo nie wiem, zależy, na nieszczęście czasami dla niektórych, bo dużo gwintów w takich silnikach pourywane są. Tak. Z tego względu, tym bardziej, że to jest delikatne, nie? Tak, że to jest wszystko delikatne i jak ktoś to na oko wali jakkolwiek, to potem jest problem i pourywane są te gwinty. Zwłaszcza, że tutaj mamy też drobniejsze jeszcze śrubki, nie?
No tak, piątki na przykład. Ale to jest piątek też dużo, także tam to już jest w ogóle. No na przykład miałem problem z tym silnikiem właśnie z piątką, bo, znaczy piątką, to była w zasadzie trójka. M3, która trzyma po prostu iskrownik, no to goście zamiast po prostu właśnie, którzy robili remont temu panu, znaczy no bo tam na początku też padła skrzynia czy tam coś, zrobili ten remont, pojeździł znowu tam 1000 km, no i padła ta skrzynia, co jest tu teraz, znaczy no teraz to już nie jest. Dosyć jakoś tak, wiesz, w sumie nowa skrzynia, oleju nie ma nic, więc wszystko chodzi jednym słowem sucho, nie? No i też nie ma kosza, no nie ma nic, co tam przyciera, nie? No tutaj zobaczcie, luz taki ma być. Tak. Tak jak jest. Jak dokręcicie kosz sprzęgłowy, to wtedy ten luz zniknie. Tam są takie podkładeczki też, nie? No i patrz, niby wszystkie śrubki miałem, ale wiem, dlaczego jednej brakuje. Jedna śrubka najprawdopodobniej jest na ramię, bo była to śruba masująca. Dobra, Kasper sobie tu podociąga. Co, pokazujemy jeszcze? Coś montujemy cylinder dalej? Będziesz coś montował? Nie wiem, jak ty czasowo, nie? No, ja to jestem dzisiaj do końca, nie? Ty jest 14.40, więc... Słuchaj, no to co, górę jeszcze możemy zamontować? Na przykład. Tak, chyba tam. No dobra, to na razie tniemy to, tak, bo trzeba tam poumywać jeszcze te elementy, nie? Dokładnie. No i tyle. Dobra, no to zawracamy za chwilę.